Ale mi to na suma wygląda. O. Sum. O, przykleił się do dna, nie mogę go oderwać. Leży w dziurze i koniec. Nie podniosę. I druga strona. Dara tutaj o kamienie przetrze już. Chyba, że go na siłę. Nie, muszę płynąć dalej. Nie da rady go podnieść nawet. Siemanko, z kolejnej szybkiej nocki. Dzisiaj znowu samemu szybki, spontaniczny wypad w środku tygodnia, bo tak jest teraz najlepiej. Odpuszczam sobie chyba trochę weekendy. Wędki już stoją w uchwytach, płynę sądować. No i co, nie wwozimy zestawy i czekamy.
rybę. Chcę iść w nurt. Chcę iść w nurt. O, ja pierdolę. O matko. I chyba pójdzie w nurt. O kurwa. O kurde. Ale duży. O Jezuniu. Dwójak. 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 Nie mogę mu puścić, bo krótka główka. Mamy cię, mamy cię, mamy cię, mamy cię, o matko boska, patrzcie na to, patrzcie na to, kręci, kręci. Patrzcie na to. Patrzcie na to. Szybki filmik, żeby kolegi szwagierka nie męczyć i wypuszczamy. Patrzcie na to. Patrzcie na tą bestię. Patrzcie na tą bestię. Coś pięknego zaraz wam pokażę. Coś pięknego, zobaczcie. 222 cm. 222 cm. Żeby nie było, mamy zero, idziemy po samym grzbiecie, po żadnym brzuchu, proszę bardzo, do kufy 222, do kufy, otwartej, zamkniętej też, 222, dobra, wypuszczamy rybkę, wypuszczamy rybę, ole gryzie,
cię puszczam. Już cię puszczam, kolego. Już cię puszczam, kolego, nie denerwuj się. No, już cię puszczam. Już cię, kumplu, puszczam. Już cię, kumplu, puszczam. Coś pięknego, patrzcie na to. Majestatyczne stworzenie. Jak ludzie mogą to zabijać? Jak ludzie mogą to zabijać? Pod brudką go tu jeszcze pomiziam. Pod brudką go jeszcze pomiziam. Ale się pięknie uśmiecha do mnie, patrzcie. No, płyniesz? Płyniesz, wafel? Ale chciał mnie chapnąć. Patrzcie jak idzie, patrzcie jak idzie, patrzcie jak idzie. Jest. O to chodziło. No, teraz już ochłonęłem trochę, mogę wam opowiedzieć o tej rybce. No co, no cieszę się niezmiernie, 222 cm. Moja nowa życiówka suma i to już chyba będzie, a może będzie jeszcze większa. Kto to wie, ale przygody z tą rybą to miałem, no, od 2 tygodni może. Najpierw ją miałem na zestawie brzanowym. Podejrzewam, że to ta ryba była, bo w tym samym miejscu mi zaparkowała właśnie i... A, jeszcze jestem w emocjach. No, w tym samym miejscu mi zaparkowała, o, bateria mi siada. W tym samym miejscu mi zaparkowała, no i co? No i mówię, to będzie jej dom. Ta dziurka to będzie jej dom, ten warkoczyk. Jak ona mnie przeciągnęła tyle w te samo miejsce, ja mówię, tam postawię żywca, musi tam siedzieć ta ryba, nie? No i co? Byłem tutaj z Anią ostatnio, najpierw byłem sam. No i miałem spinkę, a nie wiem, czy tej ryby też była ogromna, naprawdę, bo też szła z prądem. No i co? No i wypięła mi się, gdzieś tam mam nagranego holu, może z 1,5 minuty, minutę 20 sekund. No i potem z Anią przyjechałem, miałem kolejne brania, nie? No to ściągnął mi karpia i teraz już za trzecim razy do 3 razy sztuka. Ale mi dał popalić, chyba widzieliście to w emocjach na tym filmie. Samemu to taką rybę wyciągnąć, powiem wam, normalnie kostki moje to jak po jakiejś walce bokserskiej, nie? Jak po grądzie. Zwijam się zaraz do chaty, jest 6 rano, szybko rybkę wypuściłem. Zdjęcia takie będą trochę nieciekawe, bo jeszcze taka światło było nie za dobre, no ale mówię, lepiej teraz jak nie ma ludzi, żeby nikt nie widział, ładnie sobie popłynęła i na chłodno, nie będzie zaraz słońce wyjdzie, będzie patelnia, tak sobie w chłodnym odpłynęła, niewymęczona. Idziemy do domu, jakiś toast zrobić i szykuję się do następnej wyprawy. Tymczasem subskrybujcie kanał, będzie więcej takich filmów, mam nadzieję.